Syreny przed panem po profesor. A jeszcze Nowak. Masz Nowaka? A, mam Nowaka. Nowak, Nowak, czyli pierwszy marcin, drugi. Chi non lavora. No pagano. Questo mi ha detto. Piękny lipcowy dzień się rozpoczyna. Jest dzisiaj 16 lipca 2014 rok, środa. Jesteśmy w Rypinie. Poranek Wnet jest właśnie w Gdyni, przy ulicy Polskiej 1. Od Przemyśla do parafii świętej Brygidy. Teraz jesteśmy w parafii świętej Brygidy, parafii, którą wszyscy państwo znają. Nie chcemy palić opon, nie chcemy negować. 7 dzień sierpnia 2014. Kłania się państwu nisko Piotr Mitrowicz. Poranek Wnet na falach Radia Warszawa, Radia Nadzieja i na www.radiownet.pl. Wczoraj byliśmy w Krakowie, dzisiaj jesteśmy w Miechowie. Jesteśmy w Miechowie, gdzie 100 lat temu dotarła pierwsza kompania kadrowa Józefa Piłsudskiego. 8 dzień sierpnia 2014. Kłania się państwu ekipa Wnet. Poranek Wnet dzisiaj nadajemy z Szydłowca. Poniedziałek 18 sierpnia. Ekipa Radia Wnet rusza na Śląsk. Radio Wnet wita państwa z Siemianowic Śląskich. Drugi dzień naszego objazdu po Śląsku. Radio Warszawa, Radio Nadzieja. Radio Wnet. Witamy państwa w poranku. W poranku świeci pięknie słońce. Taka wiadomość z piekar śląskich. Magdalena Uchaniuk, witam bardzo serdecznie. Poranek Wnet na falach Radia Nadzieja i Radia Warszawa. Radio Wnet po wczorajszym poranku Wnet w Warszawie wyruszyło na wschód Polski do krainy Bugu. A któż by się tego spodziewał, że w sierpniowy poranek tak naprawdę już pod koniec sierpnia będzie świecić tak mocno słońce i będziemy chodzić teraz po zielonej trawie, która jest pokryta rosą. Tak się stało w Korycinach. Magdalena Uchaniuk. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, poranek Wnet. Nadajemy dzisiaj z Janowa Podlaskiego. Jest 29 sierpnia 2014 roku, piątek. Uwaga, komunikat nadzwyczajny. Zbliżają się wakacje. Ruszamy na nasze wyprawy. Wyprawy poranku Wnet. Pierwszą część zaczynamy w Bolesławcu. Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolska i Podkarpacie. A 19 lipca przekroczymy granicę. Pojedziemy do Lwowa i do Wilna. 22-23 lipca będziemy w Wilnie. I stamtąd nadamy poranki Wnet. Realizacja tych planów będzie możliwa, jeśli państwo nam pomogą. To proste. Trzeba wejść na stronę Polak Potrafi i tam dokonać wszelkich formalności. To radio tworzymy razem. Polak Potrafi.